Cześć, siemanko, z tej strony Zirwi i witam was bardzo serdecznie w 10 odcinku serii Gramy Wyraz 2011. Dobiliśmy już 10 odcineczków. No także bez zbędnego gadania, dzisiaj zajmę się nawożeniem tutaj tego pola, a posłużę się do tego tą 30. Zdjąłem jej specjalnie tura oraz kabinę oraz tutaj rozsiewacz nawozowy agromet lejowy. I także bez zbędnego gadania zabieram się do pracy. W międzyczasie coś omówię, parę innych spraw. Oczywiście najpierw włączę sobie traktorka. Nie wiem dokładnie jaką ma szerokość ten agromecik, ale to się zaraz przekonamy. Teraz sobie tu pojedziemy ładnie, zaczniemy sobie pracę. No, także on jest dość szeroki, także praca nie pójdzie bardzo szybko. No to także może przejdę do informacji o Farming Simulatorze, jego nowych wersjach. Dam wam link w opisie do filmiku, będziecie mogli to obejrzeć. Tam wszystko jest zwarte do kupy, ale omówię tutaj niektóre rzeczy, że będą słoneczniki, jeśli ktoś się tym interesuje, jest bardzo ciekaw. Co się pojawi w nowym Farming Simulatorze, to pewnie już wie taką rzecz, że będą dodane słoneczniki. Ej kurde, tam mi trochę zostaje. Pozostałe niektóre marki będą takie same jakby właśnie w 15 Farming Simulatorze. Będzie też coś takiego jak Farmcom, ale to o tym się dowiecie w tamtym filmiku, to znajdziecie link w opisie. Także zachęcam do zobaczenia tego filmiku, bo jest dość ciekawy. I ostatnio założyłem stronę kanału na Facebooku. Tam będą najświeższe informacje. Jeśli ktoś chce, to możecie wbijać oczywiście. Link też jest do tego w opisie. Tam też ten filmik powiem prawdopodobnie się pojawi, że zachęcam do... Tam też filmik jest na stronie na Facebooku, tam tam właśnie informacjach. Także tak to w miarę na razie wygląda. A teraz sprawy serii. Może tak też powiem parę informacji, czy będzie drugi sezon, czy nie. Drugi sezon na razie planuję. A nie wiem, jak to jeszcze wszystko będzie wyglądać. Ja to na razie się mi nawet nie opłaca już jechać, tylko pojadę lepiej go sobie napełnię do pełna. Drugi sezon planuję i to na dodatku Pro Farm 1. Jeśli nie wiem jak to się ten dodatek wygląda, to nie wiem, czy będę dawał link do jakiegoś pokazania wam jego czy coś. No też, że sobie wpiszecie. Tam też jest cała informacja na stronie na FB, także zachęcam was do wejścia na nią, bo tam będziecie mieli newsy wszystkie, bieżące informacje o kanale i tak dalej. Bo ja może teraz trochę lepiej. Ten sezon to nie wiem na ile odcineczka zakończę, ale planuję od początku czerwca jakoś zacząć już drugi sezon. Oczywiście będzie jakaś chyba tam mała przerwa. Nie wiem, nie wiem jak to wszystko będzie wyglądać jeszcze. Ten odcinek też chyba nie będzie jakoś zbytnio długi, może do 5 minut on będzie trwał. Bo ileż mi zajmie rozsiewanie nawozu na takim polu, to nie. To przejdę może od razu jeszcze do. Jak sobie widzicie, zakupiłem sobie te 30. Musimy się jeszcze w ogóle. Ja, Daniel i Ronik musimy się w ogóle zmówić. Jakoś, żeby w końcu coś nagrać razem. Wszyscy. No, bo ostatnio z nimi rzadko rozmawiam.
Może często. Haron chyba coś jakiś filmy dzisiaj wrzucił. Także chyba to też będziecie mogli u niego zobaczyć na kanale. Link do jego kanału oczywiście jest pod odcineczkiem 7, 6, 5. Wszystkie trzy odcinki do tego podałem do jego. A link do kanału Daniel Gaming to tam macie, ale teraz już właśnie Daniel ma nowy kanał, także. Aha, to jest kontrola. No nie. Staram się też te filmy nagrywać w miarę, żeby mnie lepiej było słychać, bo teraz to jest na razie po prostu masakra. Przynajmniej według mnie. Nie wiem, jak będzie też z jakością. Postaram się przy 480p, żeby to było dla mnie takie minimum. Nie tam 200 ileś p, czy... Dobra. Aha, jeszcze może porównać. Tutaj nie mam zbytnio porównania jakoś do... Aha, i mogę porównać jedynie tutaj rozsiewanie z symulatorem farmy, bo raczej farmingu chyba nie ma czegoś takiego. Chyba w nowszej wersji jest, ale to... Nie wiem, jak to wygląda. Ale w symulatora farmy 2014 grałem i tam jest takie coś. Jak rozsiewanie nawozów tego typu. No i powiem wam szczerze, tam chyba... Tam widać te granulki, jak leżą na podłożu. Tak sobie mogę jakoś to porównać, ale no a tutaj to jest... A tam to robili twórcy, prawda? EA Entertainment i tak dalej. Dopiero ten dodatek zrobił, dopiero Playway. No a potem jakoś tak finał dopiero rozkręcała. Dodałem mu troszkę obrotów. Moje też troszkę omówię coś o tej serii. No, seria mi przyniosła paru widzów. Miałem 5, a teraz mam już 11, także... No, troszkę widzów przybyło. Ponad drugie tyle. Ja myślę, że widzowie będą ciągle mi przybywać, bo... muszę jakoś się wybić i mieć troszkę popularności. Skończy się mi napus. A tam trzeba, mam strasznie mało pojemność, trzeba jeździć praktycznie co chwilę. Ale raczej jest to chyba tylko na ten odcinek. A Ursus pozostanie, ale chyba rozsiewacz nie będzie już tak w każdym odcineczku. No chyba, że jakoś tam nam uda. Ronko jest, znaczy dałem mu odpak cały na następne odcinki, ale nie wiem, czy on go odebrał. Czy sobie pobrał po prostu, bo link dałem, ale nie wiem, czy on to pobrał. Że to jest taka lekka niewiadoma. I prawdopodobnie tej czystki też użyję do... Nie, następnych odcinków, czyli na przykład tam rozrzucają bornika, czyli... Inne takie duperele. Na pewno się nie da. No ale i tak to jest dobre, że on się szybko napełni, nie trzeba tyle czekać. To na przykład jak z tamtym opryskiwaczem od Monsona, także...
fajnie teraz się w ogóle rozkręciło, bo odcinek już trwa ponad 10 minut, także no nie spodziewałem się czegoś takiego, że tak szybko to mi zleci. Z siewem szło znacznie szybciej, a tutaj rozsiewanie, czy choćby w poprzednim odcinku gnojownica, także to zajmuje bardzo dużo czasu, jak zauważyłem. No, a czegoś takiego się nie spodziewałem. I będę się starała pokazać raczej takie nowsze prace, gdzie na przykład pokazuję coś nowego, czegoś, co jeszcze nie było w serii, na przykład prasowania nie było, kiszonki nie było, ale to trzeba będzie mieć jeszcze te maszynki, tak. Przetrząsania trawy nie było, czy choćby i belowania, także. A ja to tak troszkę nierealistycznie lubię, bo to się z rozsiewaczem to się jeździ w co inny sposób. I dajemy mu po pełnych obrotach, ile wlezie. Na pełnym gazie jedziemy teraz praktycznie. I być może jeszcze zapomniałbym powiedzieć, że może się niedługo pojawić zapowiedź drugiego sezonu na moim kanale, dlatego jeśli kogoś ciekawi, to dalsza raz tego kanału, także powinien wyczekiwać tej zapowiedzi, bo ona się planuje na kwiecień gdzieś wpuścić pierwszą. Tam będzie w ogóle wszystko pokazane, jak to będzie, cały sezon będzie wyglądał. Także jeśli ktoś by chciał, jest ciekawy, jak ta seria będzie dalej wyglądać, także w kwietniu pojawi się prawdopodobnie pierwsza zapowiedź, ale ten sezon pierwszy nadal będzie jeszcze trwał, bo do 20 odcinków myślę, że jakoś się uda mi dobić. Także dobra, kończymy powoli ten odcineczek. Jeśli Ci się spodobało, to pamiętaj, aby zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę oraz pozytywny komentarz, ocenię, jak Ci się to sądzisz o tej serii i tak dalej. No i co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Zapraszam na stronę na Facebooku, tam znajdziesz najnowsze informacje o kanale, do której link jest oczywiście w opisie. Link do filmiku o informacjach o Farming Simulatorze 17 też jest w opisie i też jest on na stronie na Facebooku, także to by było chyba na tyle. Spotykamy się w następnym odcinku.